uczynił z niej pewien znak. Ona się nigdy nie zastarzeje. Jakby to piętno z wizerunku, no dla Onyko chora jej śmierć rzeczywiście była jakimś przełomem. Od tego momentu rozpoczął inne dzieła. Dzieła Sen Śmierci i to dzieło do tego zaliczył. Dzieło właśnie z tej grupy śmierci. Ale na razie jeszcze zatrzymajmy się na tych powtórzeniach, na tych multiplikacjach przedmiotów, tej pozbawieniu jednostkowości. Czy to będzie Merlin, czy to będzie puszka z zupy Campbell, czy to będzie butelka Coca-Coli, czy to będzie banknot 100-dolarowy. Tutaj widzimy Warhola właśnie podczas pracy z tym sitodrukiem Merlin. Wizerunki gwiazd kolekcjonuje je od dzieciństwa.